Wiceprezydent Wojciech Krzyżak i przewodniczący Rady Miasta Henryk Majnusz gościli w ostatnim czasie w naszym partnerskim mieście Rot. Miasto Rot 8 i 9 sierpnia po raz pierwszy zorganizowało spotkanie miast partnerskich, w którym nie zabrakło również reprezentantów z Raciborza. Jak przebiegła wizyta? W tej chwili się spotkały cztery miasta partnerskie: Racibórz, Opawa, Reben i miasto chińskie, które od 2014 współpracuje z miastem Rot. W ramach tego podpisaliśmy taką deklarację dalszej współpracy. Być może rozszerzy się to jeszcze na te, no z Opawą już dzisiaj współpracujemy, ale być może na inne miasta, które dzisiaj współpracują z miastem Rot. Jednym z ważniejszych punktów spotkania był pobyt w największej fabryce Schlenk w mieście Rot. Fabryka Schlenk produkuje wszystko, co jest z aluminium. Przede wszystkim barwniki aluminiowe, ale też, jak się okazało, specjalne druty do instalacji fotowoltaicznej i być może uda nam się w ramach tej współpracy z miastami skojarzyć firmy, dlatego że my na terenie Raciborza mamy dwie duże firmy, które akurat fotowoltaiką się zajmują, więc być może trzeba będzie zrobić takie spotkanie biznesowe, jeżeli oczywiście nasze firmy będą i ich firma będzie zainteresowana taką współpracą. 9 sierpnia uroczyście odsłonięto tablicę informującą o miastach partnerskich Rot. Podczas pobytu wiceprezydent przedstawił walory turystyczne i inwestycyjne Raciborza. Chwalimy się mocno naszym browarem i piwem przywieźliśmy, chwalimy się naszymi wyrobami i tam, gdzie można, to wozimy. Sami się pytali o Mieszko, ale ze względu na pogodę niestety tym razem nie mogliśmy przewieźć wyrobów z Mieszka, bo po prostu się w samochodzie stopiły. Ale już wiedzą, że coś takiego jest, szukają tych naszych wyrobów i myślę, że tym się nie mamy co wstydzić, to chcemy promować. Współpraca się rozwija i być może uda się ją przenieść także na sferę gospodarczą. Kolejne spotkania już za rok, tym razem w Raciborzu.